Panie prezesie, najpierw zaczniemy od rzeczy mniej przyjemnych, żeby później sobie troszkę humor poprawić, czyli dwa zdania o dzisiejszym spotkaniu. Przegrana na własnym boisku na pewno boli. Ruch był lepszy, zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy prowadzili 2-1. No na pewno, no mecz się gra dwie połówki. No pierwszą połówkę za ostrożnie, za tak, nie wiem, zbyt może dużym respektem do przeciwnika. No jednak ja uważam, że no bardziej odważnie powinniśmy zagrać, no pokazać, że gramy u siebie. No Ruch wiedzieliśmy, że będzie bardzo trudnym rywalem i będzie ciężko sforsować tę obronę. No i tak było, ale tak jak mówię, no troszkę za ostrożnie, za delikatnie, za bardzo kunktatorstwo. Natomiast w drugiej połowie już no, pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę. No uważam, że w drugiej połowie minimum ten remis nam się należał. Brakowało kropki nad i w tej drugiej połowie, bo były sytuacje, a czasami troszkę chyba chłodnej głowy też zawodnikom brakowało, zwłaszcza podczas tych strzałów z dystansu, bo ich troszkę za dużo chyba było. Znaczy, no niepotrzebnie nieraz, prawda, za szybko, no tak jak pan powiedział, że troszkę zimnej krwi, chłodnej głowy, ale no jedynie co to, że w tej drugiej połowie naprawdę zerwali się i pokazali, że stać nas na dobrą grę i no nic, patrzymy do przodu, no i spojrzałem w tabelę teraz, w tabelę wyniki naszej grupy, no cała góra praktycznie przegrała, co nie, i z jednej strony no tutaj szkoda, bo jakbyśmy zrobili, daj Boże, te 3 punkty u siebie dzisiaj, to ładnie by to wyglądało, natomiast spokojnie, no gramy dalej, także no jeszcze mamy kilka meczów przed sobą. To teraz ta milsza rzecz. W zeszłym tygodniu klub poinformował, że nawiązał współpracę z firmą Fortum. Proszę powiedzieć, na czym ta współpraca będzie polegała. No bardzo się cieszymy, to jest takie wyróżnienie nas. Zapracowaliśmy i zasłużyliśmy sobie, jakby zdobyliśmy zaufanie firmy Fortum poprzez pracę w strefie kibica podczas Mistrzostw Europy. I z tą firmą tutaj doszliśmy do pewnych takich ustaleń, że przejmiemy i zaczniemy wdrażać tu w Polsce projekt szkolenia dzieci i młodzieży. W tym momencie jesteśmy już praktycznie po pewnych ustaleniach technicznych. Jak najbardziej my będziemy wdrażać ten projekt w naszym regionie, zaczynamy to robić. No teraz jesteśmy w trakcie jakby dopracowywania tego projektu na nasze warunki polskie, bo no nie oszukujmy się, no wiadomo, w Finlandii poprzez Narodowy Związek Piłki Nożnej w Finlandii, tam było wprowadzane na całą Finlandię. U nas spokojnie, chcemy to zrobić na razie na nasz region i tak jak powiedziałem, no bardzo się cieszę, bo jest to dla nas wyróżnieniem i postaram się ten projekt zrealizować jak najlepiej potrafimy. I tutaj myślę, że z korzyścią to będzie dla tych wszystkich klubów, które będą ujęte w tym projekcie. Ja już rozmawiałem z tymi klubami, wszyscy się bardzo cieszą. Są korzyści i szkoleniowe, i finansowe, i organizacyjne. Także mam nadzieję, że to jest jakiś pierwszy krok do czegoś fajnego i to się wszystko zaczyna w naszym regionie, z czego się trzeba bardzo, bardzo cieszyć i podziękować firmie Fortum, która cały ten projekt będzie finansowała. No tak, no przespaliśmy pierwszą połowę, no szkoda tych pierwszych 45 minut, no ale gra się do końca, tak? I niepotrzebnie może straciliśmy tą trzecią bramkę zaraz na początku drugiej połowy. I to był chyba klucz tego meczu, no i staraliśmy się później podnieść. Wyszło 3-2 i to wszystko. To znaczy, szczerze mówiąc, no to była druga połowa lepsza od pierwszej, zabrakło kropki nad i wykończenia w kilku sytuacjach. Powiedzieliśmy sobie przed rozpoczęciem drugiej połowy w kółku chłopakami, że siądźmy na nich i zaczniemy grać to, co potrafimy najlepiej, tak? Zaczęło się od 3-1, później na 3-2, staraliśmy się wyrównać, a może jakby się udało wyrównać, to jeszcze jedną bramkę udało się strzelić tak pod koniec meczu i cieszylibyśmy się z 3 punktów, a nie z zerowego punktu, tak? I chyba też takim kluczowym momentem w drugiej połowie była kontuzja zawodnika ze Zdzieszowic, bo tam wtedy ta przerwa trwała kilka minut i wydaje się, że wypadliście wtedy z rytmu gry. No, wydaje mi się, że sędzia też trochę popełnił błąd, tylko doliczając 5 minut. Tam spojrzałem nawet na zegar w czasie tej sytuacji i spokojnie minęło 5-6 minut samego leżenia jego na boisku, na opatrunku. Także moim zdaniem sędzia powinien doliczyć troszkę więcej. A czy wybiło nas to z rytmu gry? No na pewno. Każdy troszkę odpoczął, Ruch też odpoczął chwilę i siły się wyrównały. I chyba teraz dobrze, że bardzo szybko gracie mecz z Turem Turek już w środę, bo jak najszybciej trzeba o tej porażce zapomnieć, a nic tak nie koli głowy, jak zdobycie jakichś punktów na wyjeździe. No właśnie, w środę kolejny mecz w Turku na ciężkim terenie, to nie możemy patrzeć w tabelę, czy Turek jest wyżej, czy jest niżej, po prostu mamy grać w każdym meczu o 3 punkty i jedziemy na kolejny wyjazd, na kolejny mecz,
będzie na pewno ciężko. Nie przypisujmy nam od razu 3 punktów po każdym meczu, że jesteśmy w roli faworyta. Musimy się skupić przede wszystkim na zdobywaniu punktów. Trzeba oddać, że pierwszą połowę naprawdę zagraliśmy dobrą i cieszę się z tego, że przede wszystkim dla tych chłopaków na pewno będzie to taka motywacja do dalszej pracy, że ten nowy zespół, jaki się gdzieś tam buduje, ma szansę racji bytu i będzie walczył o istnienie tej naszej drugiej lidze. A ja osobiście chciałbym pozdrawić tutaj trenera Brzęczka, bo pod jego okiem gdzieś tam wcześniej człowiek zaczynał piłkarskie kroki, a teraz myślę, że będę ciągnął wózek ten trenerski też. Dziękuję i gratuluję. Ja przed tym meczem już ostrzegałem, że wielu dopisywało nam już 3 punkty i to są właśnie w szczególności dla drużyny, która nie ma może jeszcze tyle doświadczenia i takiego cwaniactwa najcięższe i najtrudniejsze zawsze spotkania, ponieważ to przede wszystkim jest przygotowanie takie w głowie i wyobrażenie sobie tego, że jednak nikt nam tych 3 punktów przed meczem nie podaruje i często takie spotkania właśnie kończą się porażką. W dniu dzisiejszym tak się to zakończyło. Ja mam nadzieję, że to taka ostatnia przykra porażka na własnym stadionie. W pełni mobilizacji druga połówka się rozpoczęła i jest rzut karny 3-1. Szybko zdobyta bramka na 3-2 pokazała, że drużyna chciała za wszelką cenę tutaj uzyskać korzystny wynik. Myślę, że od tej bramki na 3-2 mieliśmy już zdecydowaną przewagę, atakowaliśmy, stwarzaliśmy sytuację, ale nie mogliśmy trafić i zdobyć tej bramki. Szkoda, bo wydaje mi się, że również w takich meczach, jeżeli nie można takich spotkań wygrać na własnym stadionie, nie można takiego meczu przegrać, przynajmniej jeden punkt powinniśmy zdobyć, ale gratuluję Stasiowi tego wyrachowania, zdobycia tych 3 punktów. I co z tym kontuzjowanym zawodnikiem, Polak, tak? No właśnie czekamy na niego, na pewno by go przewieziono do szpitala, tam ma rozcięcie głowy bodajże na 4, chyba 5 centymetrów. Dosyć spore to wyglądało i na pewno pojedziemy gdzieś tam go teraz, będziemy czekać na niego, no bo wiadomo, że musimy czekać, aż go gdzieś tam wypiszą i będziemy wracać wszyscy w punkcie. Proszę? Do zszycia. Do zszycia, tak. Także jest to na pewno dla nas kolejna strata. Tylko było do zszycia, żeby nie były jakieś pęknięcia. No właśnie, bo tak niewyraźnie wyglądał.